Dla nas dzisiaj Izrael jest niezwykle atrakcyjnym partnerem przede wszystkim gospodarczym, handlowym, ponieważ jest to bardzo wysoko rozwinięte państwo. Państwo, które charakteryzuje się poza być może Stanami Zjednoczonymi, Japonią, bardzo wysoką technologią, wysoko przetworzoną, innowacyjną. I na ten temat głównie rozmawialiśmy, jak doprowadzić do tego, aby przemysł izraelski, ten bardzo rozwinięty, innowacyjny, również zaistniał w Polsce, jak moglibyśmy na tym skorzystać. No i są decyzje o tym, aby nawiązać współpracę w różnych dziedzinach pomiędzy naszymi instytucjami, agencjami, które zostały powołane ostatnio w Polsce i w Izraelu. No i nauczyć się od Izraela tego wszystkiego, co spowodowało, że Izrael w tej chwili jest bardzo nowoczesnym państwem. Coś jeszcze, jakieś konkrety na zasadzie, jakie dziedziny będą priorytetowe? No, rozmawialiśmy bardzo wielu, na przykład o współpracy kosmicznych technologii, rozmawialiśmy o startupach, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie cybernetycznym, o tym, iż Izrael ma bardzo wiele wspólnego, bardzo wiele rozwiniętych technologii cybernetycznych, które są wielkim wkładem na przykład w przemyśle samochodowym teraz. O różnego rodzaju współpracy w dziedzinie software'ów, które bardzo ważną dziedziną współpracy jest medycyna. Izrael dokonał tutaj wielkiego skoku i chce doprowadzić do sytuacji takiej, iż praktycznie istnieją bazy danych na temat każdego obywatela i można by leczyć się w zasadzie na odległość, ponieważ w bazach danych będą wszystkie dane dotyczące naszego zdrowia. Więc jest to w tej chwili, no, można powiedzieć, po prostu sky's the limit. No, jesteśmy na wielu dziedzinach rozmowy rozpoczęte są, będą kontynuowane przez poszczególnych ministrów, dzisiaj również w południu, ale mam nadzieję, że zaowocują również umowami już podpisanymi w Polsce. Też rozmawialiśmy. Oczywiście premier został zaproszony, poszczególni ministrowie są też zapraszani. Mówimy o różnego rodzaju stworzeniach rad biznesu, forum, okrągłych stołach, które by zacieśniały tą współpracę. To już oczywiście są instytucjonalne rozwiązania w poszczególnych sektorach, no ale jest pełne otwarcie. Uzyskaliśmy tutaj pełne otwarcie. Polska jest dobrze widziana w Izraelu, oczywiście i przedsiębiorstwa izraelskie są dobrze widziane w Polsce.